6 stron zarzutów o marnotrawstwo i łamanie prawa. Chodzi nie tylko o zakup sprzętu, zdaniem kontrolerów, często za drogiego, ale też puste łóżka w covidowych szpitalach. Rządzący odpowiadają, że raport jest nierzetelny, bo prezes Marian Banaś opowiedział się pod... a jego syn startuje z jej listy w wyborach. Monika Zalewska. Rządzący nie stanęli na wysokości zadania. Tak w skrócie prezes Najwyższej Izby Kontroli opisuje raport dotyczący pandemii COVID-19. Kontrola NIK w ministerstwach, NFZ-cie i szpitalach trwała 2,5 roku. Nawet nieprzewidziany charakter zadań nie usprawiedliwia marnotrawstwa. Stąd wniosek NIK-u do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności specustawy covidowej z konstytucją. Od kiedy pan prezes Marian Banaś opowiedział się za Konfederację, a jego syn startuje z tej partii politycznej do Sejmu, no trudno mówić o jakiejkolwiek rzetelności NIK-u. Na pierwszej stronie tej informacji jest mój podpis. Ja jestem pracownikiem NIK-u od 26 lat. NIK skierowała też 9 wniosków do prokuratury, między innymi w sprawie zakupu niespełniających polskich norm respiratorów za 82 miliony złotych i tworzenie tymczasowych szpitali covidowych. Przez długie okresy czasu stały puste. 33 szpitale tymczasowe kosztowały ponad 940 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 612 milionów, kosztowały te utworzone w obiektach wielkopowierzchniowych. Bez żadnego planu utworzono w Polsce 33 szpitale tymczasowe. Czyli więcej niż wynosiła liczba takich jednostek w pozostałych państwach europejskich razem wziętych. Trzeba było zabezpieczać infrastrukturę medyczną oraz kadrową po to, żeby w przypadku większej liczby zachorowań te osoby były gotowe do ratowania życia. Mamy do czynienia z władzą, która z pandemią uczyniła dla siebie Eldorado. Za wynajem Stadionu Narodowego zapłacono 39 milionów. Zastrzeżenia budzi też szpital wrocławski. Kosztował 80 milionów złotych. Moja opinia. Dlatego, że były wolne szpitale. Krakowska to był gigantyczny obiekt, który można było przebaczyć bez wydawania ogromnych pieniędzy. Szpital tymczasowy w tej hali w Szczecinie kosztował 29 milionów. Nie przyjął żadnego na COVID. Całe szczęście nie trafił tam żaden pacjent, ale chcę też przypomnieć, że lokalizacja w Netto Arenie posłużyła za największy w regionie punkt szczepień. Wszystko jest tutaj w absolutnym porządku, mamy na to cały komplet dokumentów. NIK krytykuje też dodatki covidowe, które trafiały także do hydraulików czy archiwistów pracujących w szpitalach. 9 miliardów złotych zostały praktycznie wydane bez żadnej kontroli. Nie zawsze poziom wynagrodzenia szedł w parze z rzeczywistym zaangażowaniem danego pracownika. Podczas pandemii koronawirusem zakaziło się 6,5 miliona Polaków. Zmarło 119 tysięcy osób. Nie tylko związanych z pandemią, nie tylko z powodu COVID-19. To są raporty, które później podlegają ewentualnie ocenie prokuratury i sądu. Na leczenie pacjentów z COVID-19 wydano 5 milionów złotych. Monika Zalewska, Wydarzenia.